Siema, siema, jestem Rajo Dziple, to jest kończyk z naszej serii Podwórko, kolejny odcinek, już sam nie wiem który, ale chyba polidziałem do 50 odcinka, więc bardzo fajnie, że ten odcinek udało mi się nakręcić z tej serii. Ze mną są oczywiście widzowie na Twitchu, na czacie, więc siemaneczko wszystkim, witam serdecznie. Was witam na YouTubie, oczywiście na gameplayu. Zachęcam do wejścia na Twitcha, bo to się wszystko dzieje. Ponadto łapeczkę w górę i subskrypcja byłaby naprawdę genialna dla mnie, więc dziękuję serdecznie z góry dla osób, które zostawiły. Bo lecimy po 50 tysięcy, mam nadzieję, że się uda zrobić. Więc tam udostępniacie też odcinki i tak dalej, wszystko co się dzieje na tym kanale, nie? Dobra. Po pierwsze, co się wydarzyło na naszej gospie? No trochę zmian. Po drugie, po trzecie, po piąte. Remont w końcu klasa. Ja wam mówiłem, że tak będę go odmalował, bo on był bardzo stary, nie? W końcu fergi ma nowe. Odmalowany tak jak powinny być. Kolorek sam też jest ogarnięty tak jak powinien być. Trochę coś się wytarło, bo to nie za bardzo jak remontowałem całością. Ten gardzie się zostawiłem. Ale jest na zielono pomalowany. Felgi już ma normalnie klasowskie, tak samo jak i to. No i tak samo dla kompletu pomalowałem już całą resztę. Więc tak to właśnie wygląda teraz w ten to sposób. Dodatkowo doszła jeszcze sieczkarnia, bo dzisiaj jedziemy w rzepak, także sieczkarnia jest. 1400 za nią zapłaciłem, ale myślę, że warto. I co jeszcze? A, jeszcze kupiłem koguta w sklepie takim jakimś tam rolniczym za 50 zł. Postawiłem i jest. Kabel pociągnięty tam od spodu, przywiercony, więc pasuje. Co tu jeszcze widać? No, siuntka po staremu, nie? Szczepa już jest gotowa, więc ja naprawdę dzisiaj chcę się skupić na żniwach, więc bez dwóch zdań ruszamy. Ale co jeszcze? Coś tam się pomyśleliście ogólnie przed chwilą paszy. Nasze kurczaki tak szybko rosną, tak dużo żrą, że codziennie muszę je karmić. Patrzcie, ten nasz się tutaj zasypał tym, nie wiem co on robi. Tu jak widzicie wszystko sobie stoi, tak jak było, nie ma żadnego problemu. Dużo tej kieszonki mamy, ale to dobrze, bo się na pewno przyda się, nie? I co tu jeszcze mamy? Silos tak widzieliście. No, panie Stasiu jeszcze jest. Dobra, także mamy teraz wszystko do kieszenia. Pszenica, rzepak, nie wiem czy się z tym wyrobię, ale no lecimy chyba, nie? Ja sobie tutaj zasiadnę do kombajnu. Odpalę sobie też chudziki, żeby wszystko dla was było widać. No i co? I ruszamy chyba, nie? Powolutku. Dlaczego w piątki, pomimo tego, że jest piątek, weekendu początek, to i tak w momencie, gdy większość osób dopiero wtedy ma wolne, to ty i tak robisz streama, który jak zawsze krótszy niż taki normalny w tygodniu, chociaż jesteś jedyną osobą, która pomaga mi się trochę zimę nocą. Co ty gadasz, Dizlek? Odcinek? Nie, no stream na YouTubie będzie do późna, nie? W piątek świętujemy sobie premierę mapy, nie? Także będzie się działo. Wiecie co? Ja sobie zostawię, bo z której strony tam się zjeżdża? Z tamtej strony, tak? Ja chyba sobie tak cofnę tutaj to miejsce, bo tam wiecie, chciałem po prostu tylko wyciągnąć sobie to. Ale wiecie co? Dobra, nie, mniejsza. Cofniemy sobie na całe gospo. Na gospo sobie cofniemy i tu sobie odczepię. Bo... O kurde. Okej, ludziska, podłączyłem sobie już ten header. Tylko sobie jeszcze... Tutaj, poczekajcie, podniosę sobie ten motowidła, dam trochę do przodu bardziej. O, na fulla, bo wjeżdżałem w rzepak, jakby nie było. No i co? I ogień w końcu, nie? Fajnie, że ruszamy z tymi rzepakami, bo też się cieszyłem, że będę mógł w nie ruszyć. Także opuszczam headerek. Tam chyba jeszcze otworzę sobie klapę, dla pewności. No i dobra, i ogień. Stół się chyba założył sam, tak? Dokładnie tak. No i fajnie. Pierwszy raz totalnie będę ciął to wszystko na sieczkę. Jeszcze mam ściernisko oczywiście zadane, to ugniatane, ale teraz na nim nie gram, nie będę na nim grał, dopiero po tym jak będę trzymał. Chociaż tutaj chyba można na ściernisku, nie? Ej, przy rzepaku można odpalić sobie, bo tylko tam przy zbieraniu balek jest to akurat mniejsze. Więc chyba sobie odpalę to ściernisko za chwilę. Żeby było, albo, a dobra, odpalę tam, co mi tam szkodzi, nie? Czekajcie, gdzie to jest? O, proszę bardzo, dobra. No, więc niech będzie. Ej, ładny ten, żółty taki jest. Stół do rzepaku, podoba się dla mnie. przed chwilą wapnował widzowie z YouTube'a. Kto wapnował? Nie rozumiem, co ci chodzi. Nic nie wapnowałem przecież. Cały czas kosimy sobie tutaj. no, mam dzisiaj plan naprawdę mocny, zaatakować ten rzepak. Czy się uda to cały ogarnąć, nie wiem, zobaczymy. Ogólnie tego ciekawie się nie chciałem nagrywać, to trochę jakby tak byłem bez chęci. Ale mówię, ty, przecież nie mam odcinków na zapas, a w piątek na pewno nie nagram odcinków. Bo będziemy sobie świętować premierę Kolonii, nie? Więc raczej skupimy się gdzieś tam na jakimś giercowaniu. Takim luźniejszym.
I wiecie jak to jest, nie? Więc no. Ja myślę, że na odcinkach, na przykład na streamie z wydawania mapy, będziemy mogli pograć sobie na tej serii, ale zarobić trochę pieniędzy, wiecie? Bo ja mam 100 tysięcy kredytów prawie i pasowałoby mi bardzo dobrze, gdybym ja się ogólnie wrąbał w jakieś właśnie usługi, nie? Teraz chcemy żniwa, więc trochę byście sobie pokosili. Kombajnie byście narąbali motogodzin, a przy okazji trochę kasy zarobili, nie? Więc to na pewno byłoby dla mnie okej. Okay. I tak chyba właśnie zrobię, że trochę sobie kasę pozdrawiam i może spłacę ten cały kredyt na usługach właśnie, nie? Dzisiaj będę TikToki? Chyba nie. Dzisiaj nie będę, nie będzie TikToków, raczej tak na luźno. Jutro być może, jak tu czwartek będzie i będzie gdzieś tam, będę miał jakieś chęciny do nagrywania, do robienia streamów, to zrobię całego streama z tego czwartku, ale tak to nie wiem, co się będzie działo jeszcze ty. Nie no, skończę to pole tylko dzisiaj, nie? Na pewno, bo chciałem też tamte pole wjeżdżać. Tamten żapak też jest fajny. I oby to jakoś, przepraszam. Oby jakoś fajnie się udało to ogarnąć, nie? Tak w ogóle marzy mi się kiedyś zrobienie z tego jednego tego wielkiego pola, ale czy się uda to, no nie wiem, zobaczymy, nie? Bo to pole tylko takie trochę malutkie jest. Połączenie z tamtym byłoby jeszcze spoko, ale tam trochę byłoby już tak, wiecie, bardzo na koło byśmy musieli jeździć, nie? Dużo też klinów by z tego pola wychodziło i tak naprawdę, no nie wiem, czy by to miało jakiś sens. Wreszcie, no i tak cel jest taki, żeby przerodzić trochę to gospo w taki mini pegierek, taki duży. A jak będzie mi już za ciasno, to oczywiście dajemy nogę na nowe gospo, nie? Wiecie co chodzi? Więc to bym sobie po prostu sprzedał albo stawił takie jako gospo, takie gospo, a nowe bym sobie gdzieś otworzył i bym miał jakby dwie gospy, nie? To też było fajne. Marl, siema, jestem z YouTube'a. O, to witam serdecznie. W takim razie idealnie trafiłeś, wiesz, bo akurat tak grałem odcinek na YouTube'a, więc możesz się tutaj przywitać z widzami. A my właśnie robimy żniwa sobie, wiesz? Nagrywamy konkretnie na zapas te odcinki teraz. Ale no mówię dobrze, bo to daily bardzo oddaje, nie? Widzę, że on się bardzo podoba. I to jest chyba takie jedno z dłuższych daily, które ciągnąłem i które mi się fajnie nagrywało, wiecie? Bo po prostu, bo nagrywam to na streamie, gdzie jesteście wy, jest fajniejsza interakcja. I ja ten montaż mogę robić sobie gdzieś tam na szybko poza live'em. To jest spoko, nie? Bo wy macie codziennie jakieś coś do oglądania. Ja sobie tak gram to gram, a przy okazji też tego ponagrywam, także super, nie? Mega rzecz. To jest rzepak, więc raczej wiecie, że korzę sobie tak totalnie gdzieś tam na luzaczku. Jakoś się nie martwię o to, że musi być równo czy nierówno przejazd. Wiecie, ogień za ogniem i tyle, nie? Ty, na 2000 litrów z tego wykoszę to będzie tak o, ale myślę, że za jakiś 2,5 byłoby dobrze, nie? Chyba 2,5 nie da rady. A bo chociaż może, zobaczymy. Siem widzowie, to ja Marcel, napisałem pod komentarzem, jeśli pamiętasz. Wiesz co, Marcel? Nie pamiętam teraz, ale jak zobaczę, to może dlatego, że nie czytałem komentarzy jeszcze. Ale jak zobaczę komentarz, to będę pamiętał, że to, o, Marcel ten, co tutaj przyszedł na Twitcha, nie? Także spoko, nie? Jak tu nie ma tego rzepaku, to sobie tak jakoś tak się zrobiło ten. Więcej miejsca, nie? Na tym. Tylko to muszę uważać ten silos, nie? Bo tak wykopałem sobie w takim miejscu, gdzie naprawdę to jest uciążliwe trochę, ale to dobra, mówię, ten silos tak gdzieś musiałem w końcu budować, nie? Może tam w przyszłości się go poprawi. Cześć Kupson, w czwartek będzie stream z wpierdzielania wączków i donutów. Wiesz co? Marzy mi się to kurde, bo mam ssania te pączki, nie? Więc kto wie, ale być może się uda zrobić coś takiego, nie? Ale raczej nie byłby to jakiś stream taki długi, tylko taki gdzieś tam wieczorkiem się otwarć po prostu tak na sen, nażreć się cukru, żeby ci skoczył i skończyć na sorze, nie? Taki mam cel po prostu na ten tu ze czwartek. Co też masz, Krzysiu? Ja też moderatora? Oj, moderator jest bardzo długa droga, wiesz? Bardzo długa droga do moderatora jest. Zapytaj się, jak on ma moderatora. Skąd ma moderatora? Okej, okay, pole skończone. 2300 za to. No może być. Ile tam rzepak stoi? Po 2000 chyba w piku? Zaraz zobaczymy, ile damy się więcej zarobić. Bo wiecie, ja patrzę na finanse bardzo tutaj, bo to jest 2300, nie? 2300, to jakiś jakieś 3000? Nie, 2300 to 4600. Prawie 5 koła, żeśmy zarobili za to poletko. No, nie jest to zły wynik. Nawet. Przejdziemy sobie teraz trochę tak. Tutaj ja wiem, że tak trochę tak niezacone jak się jeździć powinno, ale pojedziemy sobie jakoś tak. Będzie Karolek po 2? Ojej, raz się człowiek zeżygał i już będą pamiętać wszyscy. Słuchaj, jakbyś przyjął 10 pączków, popił to Heleną, to też byś się zeżygał. Ale to ja to wszystko zrobiłem w ciągu 2 godzin chyba, nie? Tragedia to była. Nawet bo miałem problem. Miałem problem z kierą. Gdy przypisałem gaz, to brał jako plus. A jak przypisałem hamulec, to powinno być minus. A dalej daje gaz. Miałeś może też taki problem?
Ja ogólnie miałem duży problem z przypisaniem klawiszy, chodzi o kierownicę, wiesz, ja się długo z tym mordowałem, ale nie pamiętam dokładnie jak to było, nie? Na pewno miałem problem ze wstecznym i znaczy wstecznym ustawiłem sobie na sprzęgło, nie? Sprzęgła. Nie? Ustawiłem sobie. Ej, jak tu ładnie sypie rzepak, zobacz. Ty, 125%, a tak, bo to jest za robista klasa gleby. Ej, to tu może być ładnie. No i dobrze, patrzcie. Ja tam ogólnie przejechałem sobie po tym, bo tam jest miedza, a to miedzę będę likwidował, nie? Niedługo, więc... Więc szalicie, będzie fajnie. Ty, jakbym sobie teraz dokupił tam to poletko, to jedno, to 42, to mogę to pole łączyć już w takie trochę większe, nie? No, więc mówię, bardzo chciałem się kupić na pomoc, ale to było tak dawno, że już nie pamiętam, nie? To ustawiano na samym początku farminga, nie? Ale wiesz, to najlepiej to sobie po prostu sprawdzić, jak to wygląda, bo tak, jak masz... jak ktoś tam zmieniał się, to nie wiem, ale ja pamiętam, że chodzi o gaz, hamulec i tak dalej, to nic nie ustawiam za bardzo, dopiero bawiłem się tymi biegami, nie? To nic, przysłyszał dużo problemu, a tu chwast, jakieś krzaki, więc to miałem z tym dużo problemu, ale tak to ogólnie spoko, nie? Więc wiesz. Ej, ładnie to idzie ten rzepaczek, kurczę, super. No i to właśnie ten klin mam taki problem, nie? Co z tym klinem zrobić? Ale wiecie co, może zrobić po prostu takie coś z tym klinem, że go sobie po prostu się wtrawię i nie będę jakby go używał, bo... Dużo to byłoby takich dojazdów, widzicie, nie? Z tym klinem trochę zabawy by tutaj było. Albo może nie? Może taki klin by został właśnie? Znaczy nie, ja bym po prostu walnął w jakieś krzaki i tyle. Wiem co tu mogę postawić, chłopie! Ty, ule tu mogę walnąć po prostu sobie. Taką pościekę pierdyknąć albo coś. Z ulami. I tu blisko poletka. Fajowo by było, nie? Jakieś szaki posadzić sobie sadzik, albo sad walnąć jakiś, nie? Słuchajcie, bo z klina i tak to nie będzie za wiele pożytku, a tylko więcej będzie z nim problemów. Wiecie, z dojazdami i tak dalej. A tu ule jakieś pierdyknąć, taką pasiekę walnąć. Jeziorko? To nie, nie, jeziorko chyba średni pomysł, ale pasieka z ulami to jest dobry pomysł, naprawdę. 5% do zbiorów to jest raz, dwa, że fajnie zagospodarowane miejsce, to no dwa, raz, że 5% zbioru, fajne zagospodarowane miejsce, trzy, jakaś inwestycja, no i cztery, wiesz, no po prostu z klimatem to będzie, nie, na pewno jakimś, więc fajnie, a jak tak mówię, że tamto drzewo zostaje, to drzewo usuwamy, tu drzew nie ma tej miedzy i fajnie by tutaj było, nie, sobie to prędko z tym połączyć, no, to było fajne. Tamto pole, tylko malutki handlowcami nawet nie bardzo bym to łączył jeszcze, bo po co w sumie łączyć, nie? Tu trochę mniej widzę jest tego. A tu może dlatego, że wapno było mniej. I zobaczcie, że jeszcze nawet nie nakosiłem zbiornika, nie? Że rzepaku naprawdę w tym roku mało, chociaż mało, nie jest tak okej chyba. Może po prostu dlatego, że się tam mało tak się jeździ, nie? Ale nie jest źle. Dobra, teraz pojedziemy sobie w tą stronę. Tam już tego klina powinienem skończyć w takim razie. Ale bardzo fajnie. Bardzo spoczko. Będzie kito, no. Fajnie, fajnie. I sam jeszcze mi turkę się pierdyknie, będzie spoko, nie? Czy pójdę w ziemniaki? Tak, mam plan pójść w ziemniaki, i to jakieś takie pole troszkę większe, tylko to dopiero potem, wiesz? Bo na razie dopiero co? Innowacją na moim gospodarstwie jest kukurydza. I wiesz, kukurydza na silos, przygotowanie po to wszystko. Potem być może za rok jakiś kukurydza w ziarno. No nie wiem, muszę też pomyśleć nad tym, żeby jako kurczę ziarno to teraz header trzeba było kupować jako przystawkę, nie? Do kombajnu. Więc raczej średnio to mi się wydaje dobrym pomysłem jak na razie. Ale wiesz, mam też dużo długów, nie? Bo mam ile? Prawie 100 koła kredytu. A ja zamiast coś poprawiać, to ja tak, głodzę krowę, żeby szybciej miał, żeby mi więcej... żeby szybciej mi zeszło siano, które blokuje to. Mleko, które sprzedaję, idzie w remont maszyn, bo chcę, żeby to się po prostu tutaj zmieniało, zamiast działać po staremu. No ale nie no, akurat chodzi o header i kombajn, musiałem trochę go wyremontować, bo mniejszy plon by był, nie? Czy będą live zgrane z widzami? Chciałem ogólnie to dość lekko robić, tylko z widzami jest taki problem, że bardzo często muszę ogarniać jakby... kilka rzeczy naraz, nie? Bo ogarniać widzów, ogarnąć siebie, ogarnąć was, jakby... no, ludzi na streamie. I tak naprawdę to jest tak wyczerpujące, granie z widzami, że no nie wiem, nie? Czy to by miało sens za bardzo. Bo wiesz, gram na przykład z czterema osobami, to powie ktoś daj piątkę. Gram z piątką, powie ktoś daj szóstkę, nie? I potem jest tak, że widzowie wbijają i potem ej, co mam robić, co mam robić, co mam robić, nie? I wychodzi finalnie tak, że wszyscy mają 60, 6 pługów i jazda, nie? I takie trochę, wiesz, niby fajnie, ale... O, znowu renifery. Ale znowu trzeba
dużo ogarnąć tych widzów, nie? Bo oni sami nie wiedzą, co mają robić po prostu, nie? No mody, modpaki, to wszystko też jest takie dosyć. Chociaż modpaki to największy problem, nie? Dajesz po prostu linka do tego. Robisz dedykę, jakiegoś stawiasz i każdy, kto chce wchodzi, to po prostu klika, pobierz mody i tyle, nie? Nie ma z tym problemu. Z czego robisz kiszonkę? No ja to będę robił kiszonkę akurat z kukurydzy, nie? Ale też można sobie robić kiszonkę z tego. Z trawy, nie? Z łąki po prostu. Okej, okay, wystawimy sobie rurę. O, ale potężny jest ten kombajn z tym headerkiem, nie? Wam powiem naprawdę. Tu jest konkret, nie? Dobra, siadamy do świątki. Pojedziemy sobie chyba, wiecie co? Drogą tędy, asfaltem. No. Trochę jest zapięta, nie? Dobra. Kabel podpięte? Żeby miał hamulce na drodze. Nie będę się tam naokoło tłukł, tylko pojedziemy sobie tędy, nie? Kierunkowskaz. Dobra, wyjeżdżamy w sumie, nie? Sorry, panie kochany, ale jedziemy. O, babuszka wraca z GS-u. Bo tu już nie jest GS. Bobstra z kosiarką. Elegancka. Czy można z kartą pogadać? Raczej na Twitchu nie bardzo, wiesz? Na Twitchu to się boję gadać z ludźmi. Różnie to może być. Fajne to poletko, spodoba mi się bardzo. Kurczę, nie wiedziałem nawet, że aż tak to dobrze wyjdzie, nie? Ojowe to poletko wychodzi. Dobra. Zawiniemy sobie tutaj. Jeszcze troszeczkę. Dam sobie na luz. Albo na co zgasimy chyba sobie go. O, zgasimy sobie. Dobra. I co? I sypiemy, nie? Elegancko. Ile to jest? 6,5 tony, tak? Będzie pierwsze. No, to coś z tego nawet może będzie w sumie. Ja to nie będzie full przyczepa w takim razie? 6,5 tony? Tak, za niedługo będzie koniec streamka, tylko na razie jeszcze nagrywamy ten odcineczek i ja chciałem go dokończyć w miarę, więc wiesz. Okej, okay. Nie, dobrze to leci, bardzo fajnie. Dziś mogę tak trochę dłuższy odcinek zrobić w sumie. W sumie to wiecie co, może na dwie kosiby to pole tylko dzisiaj, jak dobrze pójdzie. Bo taką miniaturkę zrób? Tak, zrobię miniaturkę, ale to po tym, ha, wiesz, bo tam będzie lepsze światełko. Jak tam cały będę jechał. Dobra. Więc my wjedziemy sobie dalej. Schowam sobie jeszcze rurę tylko. No i spoko. Rzepak, dokładnie. O, i tu zrobimy tureczkę, nie? Tak, ludzie, dajcie mi chwileczkę, zaraz się widzimy. Jak tylko sobie to ogarnę wizytówkę. Żeby było dla was jakaś tam miara fajna i ciekawa, nie? No także zyp, pani. No i wracam z powrotem. Jestem już jakby ponownie, tam schowam sobie kurczę rurę. Trochę musiałem tutaj lekko poczekać na lepsze światło, ale jest tak okej, okay, nie? No, więc spoko. Rzepiarę szkód nie zrobiła? Jaki rzepiary, o co chodzi? Co to jest rzepiara w ogóle? To brzmi jak jakiś zespół disco polo, rzepiary. A dzisiaj przed państwem rzepiary. I wychodzi trójka dziewczyn jakieś, nie? Po 30. Piątka dalej, zero ropy dla jego? Nie, co ty? Nie zero ropy, raczej. Chyba. Zero ropy, słyszę jak zero ropę. Dobra, trudno. Niech sobie postoi na ciepłym. Niech się rozgrzeje. Lipiec, kurde, 25 stopni w cieniu, ona się będzie grzała, nie? Taka osoba, sorry. A, o to ci chodzi, rzepiara. No tak, tak, tak. Ale to wiesz, one robią jakiś rzepak zielony chyba, nie? Bardziej w taki by nie wlazły. Rzepiary, że nawet na to macie określenie, to jest hit, nie? No, okej. Okay. Więc jak widzicie, to plotko fajnie to wychodzi. Ale myślę, że naprawdę dobrym pomysłem będzie kupienie 42, nie? 42 dokupić, połączyć sobie te trzy pola w jedno i tam zrobić ten ulet, to będzie kozak, nie? Tylko, kurde, uly są mega drogie w tym farmingu, strasznie. Na nich bardzo mało się, że tak powiem, zarabia na początku, a postawienie nawet malutkich to jest koszt, no, kilkudziesięciu tysięcy, nie? Nie wiem, czy w ogóle jestem w stanie sobie takie coś załatwić, nie? Ale myślę, że też tam ogarniemy sobie, kilka tych uli się postawi. No, coś się postawi, to będzie fajny pomysł na pewno. Dobra. Riot będzie Ursus, ten co masz na kolonii na PS-ie. Nie wiem, czy będzie na kolonii, bo ja nie planuję żadnych
u Ursusów wydawać, tym bardziej nawet tego, bo on już jest wydany, nie przeze mnie, to nie jest nawet mój model. W ogóle to jest model ukradziony od kogoś i ktoś tam go po prostu tylko przerobił do Farminga 22. Więc wiesz, niestety, no z racji tego, że nie ma żadnych dobrych Ursusów, muszę korzystać z tego, a ja nie jestem raczej z tych osób, co tak wspierają te osoby, co kradną, ale no, no nie ma nic innego, nie? I po prostu z bólem serca, a się wyspowiadałem z tego, musiałem użyć akurat tej siątki, no bo nie ma innej lepszej, nie? Ostatnio wyszły nam od Huby, wiecie, te szwagrowe, ale jak wiecie, no nie porwały za bardzo do publiczności, a wręcz przeciwnie. Tak, nagrywam odcinek Kaszek. No i problem jest taki, że lepszych nie ma, nie? Po prostu. A to jest nawet spoko. Ej, ogólnie to mi się podoba siątka nawet, nie? Ta czerwona. Wiecie co, ludziska, też wam powiem tak po cichutku, że patrzyliśmy dzisiaj sobie 60 właśnie na nowych kolorach, nie? W sensie coś tam kombinuję jeszcze z remontem. Wiem, że dopiero był remont, ale wiecie jak to jest z świątkami, nie? Remont robi się cały czas. I właśnie myślę, czy by sobie nie zrobić kolejnego. Ale tak bardziej jako kolorystykę i kabinę, nie? Bo mi się zawsze to będzie nudzić. I tak co sezon coś na sobie będziemy po prostu zmieniać, nie? Żeby wiadomo było, że o, to ten sezon, który miałeś 60 z czerwoną stuzem, nie? Albo tamten sezon, kiedy miałeś tamtą, nie? Ja nawet się nie zdziwię, jak jeszcze do 60 jakiś tur zawita. Bo wieście mi właśnie, kurde, brakuje tego tura czasami, nie? Jednak odpalcie sami MTZ tylko po to, żeby załadować kurą żarcie. No tak o, a 60 myk, cyk, fuch, szybko by łopatkę sobie ogarnęła, podsypała temu, tym kurnikom i już, nie? A tak właśnie trochę problem jest czasami, nie? Więc chyba kolejny razem będzie właśnie tur, nie? Dodany, nie wiem. Czarna siątka będzie? Nie wiem, co to będzie. Alus założyć? Bez kitu, na nisko ją wezmę, nie? Będzie lepiej wjeżdżała. Ty, ta na kurnika wjadę w ogóle, nie? A nie ten, nie tylko podsypię coś. Bez kitu. Neony się pierdzielnie pod spód, żeby świeciło. Żeby asfalt świecił. Git. Mamy jeszcze jedno pole z rzepakiem oprócz tego, nie? Z tego co pamiętam. Bo mamy tutaj te trzy poletka, ale mają chyba jeszcze jakieś kolejne tam. Możliwe, że jeszcze w rzepaku jest 48, ale nie jestem przekonany do końca, wiecie? Aż sprawdzę sobie, bo nie wiem. Ale chyba tak. Tak, rzepak jeszcze jest na 48, no to spoko. Ja raczej rzepaczane zniwasz sobie dokończę samemu, ale na te pszeniczne obiecuję wam, że nagram odcinek, nie? Bo tam raczej już nie będę po tych polach jeździł i tak staram się coś tam na każdym, że na każdym na jakichś innych polach jeździć, więc wiecie. A, na kolejne pszeniczne jedziemy tam przecież, na ten nasz, na naszą dzierżawę. Erni, siemano, dzięki za follow. Pozdrawiam serdecznie, więc jedziemy właśnie na ten, na dzierżawę potem. Oj, to będzie roboty sporo. Dobra. Siema, spoko Bartek, witam. Swap na V8 jak u profesora? No, bez kitu. Walniemy swapa na V8 i tyle. Dobra, ale tak to będzie fajnie. Zaraz jeszcze tam się zawinę, zabrać resztę. Git, trochę nie dłuższy odcinek zrobi niż zwykle. Ale na ogół chcę te poletka dwa wykosić. Fajnie to akurat się ogarnęło, że kombajn jest w miarę duży i potrafimy takie coś ogarnąć. No i co, mamy tam 6,5 tony wsypane. Tu mamy 2,700, można powiedzieć, zaokrąglimy trochę. No to nam wychodzi, no, grubo ponad 20 ton, nie? Także... nieźle, dobry wynik, dobry wynik. Myślałem, że będzie słabo sypać, ale to pole sortowało bardzo. Z tą dobrą klasą gleby. Dobra, dosypaliśmy na fulla. Ja sobie zjadę raczej, wiecie, tam pod ten silos. Wezmę świątkę, wysypiemy się też na silos. I tyle. Chociaż ty, a może sprzedamy rzepak teraz? Tak od razu po żniwach? Jak myślicie? Bo tak się w sumie robi czasami, nie? A nie, to się robi jak nie ma się tego miejsca, nie? Tu sobie staniemy na tym ciernisku, tak za chwilę jeszcze będziemy ruszać, nie? Dobra, gasimy sobie. I pasuje. Dobra, jeszcze pewność na posiątkę. Ty, no jakby to pole tylko kupić? Ty, ja nie, może to pole kupię, jak jest na żniwach? Chociaż nie, to będzie chyba zbyt nierealne, nie? Jak kupię pole gotowe do tego, do zbiorów, nie? Chyba raczej każdy sprzedaje pole już po żniwach, nie? Cześć Rafał, witam serdecznie. Oj, wolno idzie. Może czwórkę da radę? Idzie, nie? 6700 zasypane. Tam jest też... ile tam jest? 700, tak? 2700, 2800.
No to będzie jakieś 8-9,5 tony, tak? By wychodziło. No, no tak o. Nawet tak o by było. On wygląda pięknie, jaki bydle, nie? Zobaczcie. Masakra. Już niedługo Silos będzie grzany i będzie tutaj action konkretna, nie? Będzie się tutaj przyjedzie do nas i nam pomoże ze swoją sieczkarnią. Wykościć tam to. A to szybka robota w sumie będzie, nie? Ciekawe jakie te splony będzie w ogóle, bo też tam jakby nie rozkminiałem. Dobra. Zawiniemy sobie tutaj. Minus jeden i powolutku teraz tam do Silosu. Aby się tylko dobrze złamać. Jak tam wygląda, czekajcie. Dobra. Ty, ja się chcę łamać, tam szczepa stoi jeszcze. Dobra, to słuchajcie, ja się nie będę łamał tutaj. Złamy się w kiblu zaraz. Więc słuchajcie, dzięki za odcinek, chyba. No nie, nie będę tutaj cofał, wiesz, szczepka stoi, nie? Chyba, że czekaj. To jest taka malutka szczepka. Ja ją wypchnę, nie? O! Kurna. Ale wypchnę. Wypchnę ją zaraz, czekajcie. To jest... Na luzie, ona jest, ona mało waży, ta przepka. To spawana jest, ale to wiecie, to... Kurno nie spawy. Chodź tu jeszcze. O! Dobra. Otwieraj garaż. Bo nie zmieścisz się potem. Jak ja to potem wypchnę, to ja nie wiem. Dobra. Łamiemy się. O, czekaj, chyba na raz pójdzie. Zapeszyłem, kurda. Na czuję, ja tam nic nie widzę. Jak tam? Tam dobrze, a tu? Nic nie widzę. O, powolutku. Ty patrz! Za pierwszym prawie! A? No umiałem się cofać, a wy się śmialiście, że nie potrafię. Nie na stronę, bo tam zaraz mi sufit poleci. Gdzie to się rozkłada? Na prawo syp mi. Widziałeś to? Co się stało? A? Dobra, niech się sypie. Niech się wysypuje, ja sobie tak już jeszcze kompot naleję w w butelkę po ciśniance i idę, nie? Dobra, wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Nie no, siódmkę wygląda zarobiście. Aż powiem wam szczerze, będę tęsknił za tym, że nie będę już grał na takich polskich maszynach, bo pójdę do przodu, ale ta 60, mówcie co chcecie. Tuz daje takiego charakteru, przednie koła. Wygląda taki kurde bydle wielkie. No kozak jest. Mega mi się podoba ta 7, naprawdę. Gadajcie co chcecie, nie? Ale dobra, to gadajcie co chcecie, ale w komentarzach. Ja was zostałem sami ze sobą. Zapraszam na kolejne odcinki, do kolejnych. Trzymajcie się, no i cześć. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Opa, do jutra, bądźcie jutro na kanale. Cześć.